Czołem, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Moskit i w ciągu najbliższych kilku, może kilkunastu minut chciałbym wam pokrótce przedstawić i być może wstępnie ocenić Car Mechanic Simulator 2014. Co to jest za gra? Jest to produkcja stworzona przez dość nieznane, wydaje mi się, w Polsce studio Red Dot Games. On odpowiada za takie hity, w cudzysłowie oczywiście, jak German Lowriders, American Lowriders, Need for Russia 4 Białe Noce, czy na przykład Władcy Much Śnieżna Rozwałka. No i jak sami możecie się domyśleć, nie jest jakoś to specjalnie doświadczone studio, ale już mniej więcej wie, jak tworzyć gry. Niekoniecznie z wysokiej półki, nawet nie ze średniej, ale ma już jakieś doświadczenie. I zanim przejdziemy do samej gry, jak sami widzicie, mam tutaj nie najgorzej odzwierciedlony model samochodu. Ładny tytuł, dość skąpe menu w głównym widoku opcji. Jeżeli chodzi o opcje, bo niektórych to może ciekawić, no jest tu trochę opcji, jeżeli chodzi o grafikę. Nie jest tutaj najgorszy, jakby to ująć, zestaw ustawień, jakie widziałem w tego typu dość niszowych, co by jakby to nie patrzeć, produkcjach. Dźwięk. No i inne także opcje, tu możemy sobie także dostosować to, na przykład, czy jest invert, czyli odwrócenie osi Y na myszy. No i kilka innych dość ważnych szczegółów, jak na przykład prędkość kamery. Ja sobie ją zmniejszyłem, ponieważ mam dość czułą myszkę i ona niespecjalnie dobrze współpracuje z prędkością poruszania się właśnie kamery. I to właśnie pomaga w tym momencie zmiana czułości tej kamery. No, więc o co chodzi w Car Mechanic Simulator? No cóż, z nazwy jest to dość oczywiste, ale może pokażę wam na przykładzie. Najpierw zdemonstruję wam, jak wygląda sam początek gry, a później pokażę wam mój normalny save, w którym znajduje się kilka godzin naprzód. Do wyboru mamy, przynajmniej aktualnie, nie wiem, czy to kiedyś się zmieni, czy też nie, podejrzewam, że nie, bo jest to już końcowa wersja gry. Mamy dwa tryby, kariery i tryb dowolny. W trybie kariery zaczynamy od, powiedzmy, że typowego zera. No i następnie przeprowadzamy się do lepszego warsztatu i potem znowu do lepszego warsztatu. Z tego, co widzę i z tego, co wiem, są trzy warsztaty, odrobinę się od siebie różniące. No w trybie dowolnym, w trybie wolnym mamy dostęp już do tego najlepszego warsztatu. I prawdopodobnie to tak wygląda, bo w sumie go trzeba jakoś odkryć. Nie jestem w końcu pewien jak, chyba przechodząc karierę, podejrzewam. Mniej więcej tak wygląda, że ciągle dostajemy samochody do naprawy, ponieważ w tej grze gramy jako mechanik. No i wita nas tutaj samouczek, czy jak to woli poranik, który będzie nas instruował, co musimy zrobić, jakie najbardziej podstawowe mechaniki, najbardziej podstawowe zależności, funkcje, z którymi musimy się zaznajomić, żeby jako tako móc grać w Car Mechanic Simulator 2014. I co? Rzuca się na pierwszy rzut oka, co można powiedzieć, to jest to, że jest grafika, jasne, to nie jest Crysis, to nie jest Battlefield, to nie jest co najmniej kilka benchmarków graficznych można by tutaj rzucić jako przykład, ale gra wygląda ok. No, to nie ma być gra oczojebna, dająca nam ze wszelkich praktycznie maści efektami specjalnymi i różnymi innymi efektami cząsteczkowymi. Nie, wygląda przyzwoicie, nawet aż nazbyt przyzwoicie, jak na grę za niecałe 20 zł. No i spełnia swoje zadanie, tak? Mamy warsztat, który nawet przypomina prawdziwy warsztat, bym powiedział. W kilku warsztatach w życiu byłem i można powiedzieć, że w jakiś tam stopniu na pewno on odzwierciedla prawdziwy warsztat mechanika. W końcu jest to symulator. Mamy oczywiście też różne zmyślone marki, jak na przykład Synth Oil, która nie jest prawdziwą marką, CCD Ignition. Nie wiem, czy to jest prawdziwa marka, ale podejrzewam, że nie. No i różne inne takie śmieci walające się na półkach, podnośniki i tego typu rzeczy. Nawet radio jest dostępne, którego niekoniecznie polecam, jeżeli nie jesteście fanami dubstepowo-techniawkowych nawalanek. Nie polecam, nie jest to jakieś szał. Powiedzmy sobie szczerze, ścieżka muzyczna nie należy do jakichś szczególnie oszałamiających, ale jak ktoś lubi, może sobie puścić. Ogólnie osobiście nie polecam. No i mam też podnośnik, na którym będą stały auta, które będziemy już za chwilkę naprawiać.
Okej, skończyła się pierwsza część poradnika. Co ważne, jakoś na przestrzeni ostatnich godzin, być może kilku dni, została udostępniona polska wersja językowa. Ja mam tę grę zainstalowaną na Steamie. I w pierwszych dniach, gdy ją zarejestrowałem, miałem chyba 24 czy 25 stycznia, nie jestem pewien teraz do końca, no to była po angielsku. No, jak wiadomo, jak ktoś nie jest specjalnie zapanowany z mechaniką samochodową, no to jeszcze do tego dołożyć angielskie pojęcia odnośnie właśnie części samochodowych, no to było dość ciekawie. Nie mogę powiedzieć, że nie, było dość ciekawie, ale coś tam przebrnąłem, dałem ogólnie radę, szczególnie, że grałem to na streamie i ludzie mi troszeczkę tam pomogli. Tutaj mamy w tym momencie, jak sami widzicie, polską wersję językową, którą, prawdę powiedziawszy, w tym momencie pierwszy raz odpaliłem, więc nawet nie wiem, czy są jakieś błędy, czy jest ona idealna, czy cokolwiek. Nie wiem, sami musicie sobie sprawdzić, czy to wam tutaj pasuje. Sam będę starał się jakoś to tutaj w tym momencie na tym materiale potwierdzić. I naszym pierwszym zleceniem będzie wymienienie przednich klocków hamulcowych oraz sprawdzenie przednich tarcz hamulcowych. Opis naszej pracy wygląda następująco. Możesz zmienić przednie klocki i sprawdzić stan tarcz hamulcowych. Po samochód przyjadę jutro. No, opisy są dość lakoniczne. Często nawet bardzo lakoniczne. Niezbyt oddające sytuację, w sensie jakiś tam wygórowany i górnolotny sposób. Po prostu mówimy: ej, stary, kupiłem auto i w sumie wydałem mało i nawet nie wiem, czy ono działa. Sprawdź, czy coś tam, czy wszystko jest ok, sprawdź olej, wymień filtr olejowy, filtr powietrza i ja ci zapłacę i będzie dobrze. No i to jest właśnie problem w tej grze, ponieważ o ile, patrząc na to, jak to wszystko wygląda i działa, jest naprawdę ok, to już mogę wam powiedzieć, że w mojej opinii brakuje tej grze głębi. Jest to symulator taki troszeczkę zrobiony po łebkach, w mojej opinii. Ale zaraz wytłumaczę wam, dlaczego tak uważam. Okej. Pierwsze, co musimy zrobić, to jeżeli chcemy wymienić klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe, no to pierwsze, co musimy zrobić, to odkręcić koło. I to jest naprawdę spoko. Tu już zaczynamy widzieć WASD, obracamy ekran, takie tam dość standardowe. Tu macie nawet opis, co robimy, takie tam dość standardowe rzeczy. Jeżeli teraz chcemy odkręcić koło, no to musimy pozbyć się śrub trzymających te koło. Więc klikamy, no i nasza wirtualna rączka, wirtualny klucz odkręca śruby. No i tu mamy teraz piastę, czy jak to się nazywa? Piastę, tarczę. Tak, to jest tarcza hamulcowa, Boże, tak. O tak, to jest z tyłu, jest piasta, dobrze powiedziałem, tarcza hamulcowa, zacisk hamulca, no i za zaciskiem są właśnie klocki hamulcowe, więc żeby dostać chociażby do tarczy hamulcowej, musimy rozmontować zacisk hamulca najpierw, który jest przyczepiony przy użyciu dwóch śrubek, no i zdejmujemy klocki, które trzeba będzie tak czy siak wymienić. No macie, zdejmujemy daną część, to macie pokazany stan techniczny, w jakim ona się znajduje, dana część. Jeżeli jest 100%, znaczy, że jest ok. Jeżeli jest poniżej 100%, dużo poniżej, a nawet w okolicach gdzieś tam zera, bądź tam kilkunastu procent, no to na pewno to musimy wymienić. Ok, wymieniliśmy klocki, teraz czas na tarczę hamulcową, która także nie jest specjalnie na nic tutaj przyczepiona. No i to samo musimy dokładnie zrobić z drugiej strony. To teraz mówię, to jest sam początek, jak na początku zaznaczałem, i nie ma tu zbyt wielu skomplikowanych zadań. Zazwyczaj jesteśmy prowadzeni za rączkę, co musimy w danej chwili zrobić, przynajmniej w ciągu pierwszych dwóch czy nawet trzech zleceń. Później zaczyna robić się nieciekawie, o tyle, że gra zaczyna wymagać od nas informacji, której nas tam wcześniej nie udzieliła. Czyli na przykład, jak dostaniemy się do lepszego warsztatu, to tam możemy zrobić diagnostykę auta, troszeczkę bardziej taką rozbudowaną diagnostykę auta. Niestety, gra jest o tyle dziwna, twórcy zrobili to o tyle dziwnie, że nie powiedzieli nam, że to możemy zrobić. Sami musimy odkryć, co trzeba zrobić, żeby tą diagnostykę wykonać, bo to nie jest wcale tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. To mi się troszeczkę nie spodobało i to można byłoby według mnie lepiej zrobić, ale same przeprowadzenie diagnostyki jest całkiem fajne. Okej, okay, zdjęliśmy tarczę, zdjęliśmy zaciski, zdjęliśmy też klocki i oponę i teraz musimy zakupić części, które właśnie mamy wymienić. Skorzystajmy z komputera. O, ciekawa rzecz, zaraz wam powiem dlaczego.
Więc tak, mamy sklep z częściami, sklep z częściami używanymi, książki do nauki, dzięki którym można na przykład szybciej odkręcać śrubki, uzyskać większy dochód ze zleceń, bądź dostawać informacje na temat stanu dwóch losowych części w samochodzie, bądź uzyskać 2% zniżkę na zakup części w sklepach samochodowych. Tylko już tu widzę, że to jest mały błąd, czyli tu powinna być spacja i tu też, ale to jest tam w sumie dość mały szczególik. I widzę, że bo ja nie grałem to może z 2-3 dni i teraz widzę, że dodali opcję pożyczki. Tego wcześniej nie było. Całkiem fajny patent, bo czasami może się zdarzyć, że na przykład spłukaliśmy się, nie wiedzieć czemu, ale się spłukaliśmy i nie mamy pieniędzy na naprawę samochodu. Jest klops. Delikatnie mówiąc, ale no cóż, dobre i to. Okej. Okay. Sklep z częściami. Musimy kupić klocki i tarcze hamulcowe. Więc poszukajmy klocków hamulcowych. Czy jestem ślepy, czy tych klocków... Tarcza hamulca. Teraz powiedzmy się, co mamy zrobić, bo tak się teraz zakręciłem. A, mamy sprawdzić tarczę i kupić klocki. Okej. Mój błąd. A co z tymi częściami? Możemy wejść, klikamy prawym przyciskiem, to mamy dostęp do takiego podręcznego, powiedzmy, że menu. Możemy sprawdzić też, co mamy tutaj. Klocek hamulcowy. Możemy też to, klikniemy to, sprzedać to możemy. Ale teraz się tym nie zajmiemy. Teraz tak, gdzie są klocki hamulcowe? Czy ja je przegapiłem, czy ja jestem po prostu ślepy, czy co? Jest klocek hamulcowy. Musimy kupić 4 klocki hamulcowe, bo na każde koło przypada przypadają po 2 klocki hamulcowe. I teraz tak, mamy tryb demontażu w tym momencie. Jak klikniemy prawy przycisk i klikniemy na tryb montażu demontażu, to odpali nam się tryb montażu, czyli taki tryb na zielono. I teraz zamontujemy tarczę hamulcową. Zamontujemy klocki hamulcowe, a czemu by nie, co będziemy oszukiwać naszego klienta. W końcu robotę trzeba wykonać dobrze. Zgodzicie chyba się ze mną, tak? Nie chcielibyście odebrać waszego samochodu z na przykład źle przyczepionymi klockami, bądź na przykład z brakiem klocków hamulcowych. Co starsi widzowie pewno powinni w tym momencie skojarzyć taką grę jak Gearhead Garage. Może młodsi też ją kojarzą, ale niestety szczerze w to wątpię. Jest to też gra bardzo stara, chyba z 99 roku, bądź coś z tych okolic mi się wydaje. Nie jestem teraz pewien, bo naprawdę to dość stara gra. W której też właściwie byliśmy warsztat samochodowy, naprawialiśmy auta, dostaliśmy różne zlecenia, musieliśmy sami częstokroć małpować, starając się starać, żeby domyśleć się, co nie tak jest z danym samochodem, czemu on nie działa. Tutaj też są takie misje, które musimy sami domyślić się, co jest nie tak, co się zepsuło, co musimy zrobić, żeby dane auto działało ponownie, bądź zostało naprawione i klient przyjął naszą naprawę. No i wchodzimy do zlecenia naprawy, no i zaznaczamy, że auto jest gotowe do wjazdu, bądź jak to woli po prostu, naprawione. I tu, jak sobie widzicie, gra ma potencjał. Gra ma naprawdę fajny potencjał, bo nie ma zbyt wielu takich produkcji. Ale problem jest to, że jak sami widzicie, mam w tym momencie inny model auta, z tego co mi się wydaje. I problem jest taki, że mimo że mamy różne modele auta, to wszystkie auta mają dokładnie taki sam podwozie, taki sam silnik, takie same opony, taką samą piastę, takie same praktycznie wszystko. Doszedłem, zaraz wam pokażę zresztą. Wyjdźmy stąd, zapiszmy i wyjdźmy. Później przenosimy się wraz z rozwojem kariery, przenosimy się do większego troszeczkę warsztatu i dostajemy dostęp do samochodów z silnikiem chociażby V8 i wtedy to troszeczkę się zmienia, jest troszeczkę inny rozkład tych wszystkich części, ale w dużej mierze zasada działania, zasada ich rozbioru jest dość mocno powiązana, jest praktycznie taka sama, różni się troszeczkę wygląd, ale zasada rozbioru jest praktycznie ta sama. Jak sobie myślę, to jest drugi warsztat, do którego się dostajemy tam po, nie wiem, 3-4 godzinach zabawy. No i tu mamy też test na ścieżce, czyli tą całą diagnostykę, o której mówiłem. Zresztą wam pokażę ją.
Patrzmy tylko, co musimy w tej misji zrobić, bo prawdę powiedziawszy jej nie przychodziłem. Mamy naprawić zawieszenie. I opis wygląda mniej więcej tak. To znowu ja. Moja żona często korzysta z GPS-u. Niestety nie przejmuje się jakością dróg, które wybiera jej GPS. W rezultacie jeździ chyba po najgorszych dołach na świecie, dzięki czemu w moim samochodzie coś takiego jak zawieszenie nie istnieje. Wiesz, co masz robić. Okej, ten opis jest całkiem zabawny i całkiem okej. Nie wszystkie są takie, od razu mówię, ale czasami się zdarzają takie perełki. Sprawdźmy, co się dzieje na diagnostyce. To jest całkiem spoko, jak mówiłem. Tylko, żeby domyśleć się, że trzeba do tych drzwi podejść, że tam jest diagnostyka, no to nie od razu, przynajmniej ja osobiście na to od razu nie wpadłem. Musieli mi ludzie na streamie podpowiedzieć. Okej, teraz musimy dodać gazu, żeby podjechać na tester hamulców. I teraz tester rozpędza nasze opony. I my musimy na chwilę przytrzymać hamulec. No i jak sami widzicie, jest mała rozbieżność, ale nie ma tragedii z przodu. Zobaczmy, jak z tyłu, jeżeli chodzi o hamulce. Okej, z tyłu podobnie, jest tam jakaś tam mała rozbieżność, ale tragedii nie ma. Teraz test zawieszenia. Tu sprawdzimy, co prawdopodobnie jest tak z zawieszeniem, a przynajmniej z której strony. Cały czas tłuczę. I co z tego tłuczenia wyniknie? W sumie nic specjalnego. Jeśli chodzi o przód, to nic specjalnego z tego nie wynikło. A tył? No, ewidentnie jest duża rozbieżność między lewym tyłem a prawym tyłem. Więc sprawdźmy, co takiego się z tyłu dzieje. Podnieśmy nasze cacuszko, tylko jak się podnosiło? Aha, tutaj, dobra. Tu się podnosiło. I teraz tak, mamy taki specjalny tryb detektywistyczny, pokazujący nam stan części. Możemy sprawdzić, co jest nie tak na temat tych części, których już wiemy, że coś jest nie tak. Jak sami widzicie, coś tu złego i niedobrego się dzieje. Wahacz poprzeczny. W sumie obydwa wahacze nie są w najlepszym stanie, ale lewy tylny wahacz poprzeczny jest po prostu w tragicznym stanie. Tak samo sprężyna. Amortyzator jeszcze ujdzie. Nie odstaje tak bardzo jego stan. I amortyzator z prawej strony też wymagałby wymiany. Jak my to wymienimy? To jest teraz podstawowa kwestia. Jak sami widzicie, model wszystko tutaj nie jest jakoś mega idealnie realistycznie ze wszystkimi kablami, drutami, rurami, ze wszystkim odwzorowane, ale jest to taki poziom realizmu do zaakceptowania, czyli okej, tu jest bak paliwa, tu mamy wlew do paliwa, przepraszam, pompę paliwową, filtr paliwa, no wszystko jakoś tam ma ręce i nogi i to może mi się osobiście to nawet podoba i nie trzeba być jakimś geniuszem bądź jakimś wirtuozem w mechanice samochodowej, żeby połapać się, co gdzie znajduje. Szczególnie, że jest wersja polska w tym momencie językowa, więc to jest co najmniej o 50% łatwiejsze niż przy wersji angielskiej, gdzie trzeba naprawdę czasami, przy niektórych częściach musiałem się osobiście troszeczkę zastanowić, co to jest i gdzie to się znajduje. Okej, zdejmijmy nasz pojazd w dół, ponieważ żeby dostać się do tego wahacza i amortyzatora, musimy, podejrzewam, najpierw oponę rozebrać. Znaczy rozebrać, zdjąć koła. Okej, zdejmijmy koło. Ja już mam zainwestowane w kilka tych ulepszeń, więc śrubeczki bardzo szybko mi odchodzą od części, więc tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Więc teraz tak, żeby dostać się do wahacza, to co my musimy zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Pozbądźmy się wszystkich niepotrzebnych, zbędnych części. Okej. I teraz tak. Pomyślmy. Ogólnie ostrzegam, że jeszcze tyłu nie robiłem. W ogóle niespecjalnie wahaczy, sprężyn i amortyzatorów ściągałem, więc nawet nie powiem wam w tym momencie, jak to zrobić. Bo niespecjalnie w tym momencie, szczerze powiedziawszy, wiem. Muszę się zastanowić. Muszę szczerze przyznać, muszę się porządnie zastanowić, bo niepotrzebnie koło ściągnąłem. Dobra, podnieśmy jeszcze raz tą kobiecą strzałę, kobiecy bolid. I zaraz tak, teraz wahacz poprzeczny wychodzi na dwie duże śrubki.
Dlatego sprężyna, amortyzator jeszcze zostawimy. Piasta jest chyba w dobrym stanie. Chyba piastę niespecjalnie możemy ruszyć, nawet gdybyśmy chcieli, podejrzewam. Nie jestem do końca pewien. I tak, pozbądźmy się dalej. Demontaż. Pozbądźmy się znowu wahacza. Aha, żeby pozbyć teraz wahacza prawego, musimy pozbyć się tłumika końcowego, który jest przyczepiony na 4 śrubki. Jest to, ma to nawet sens. Okej. Okay. Tak, widzę, że koło niepotrzebnie odkręciliśmy, ale to już tam szczegół drobny. I odkręćmy teraz amortyzator. Okej, okay, amortyzator zdjęty. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sprawa z przodu. Czy jest przód? No, przód ewidentnie też jest do poprawy. Ewidentnie, tutaj... No, to ewidentnie jest do poprawy, więc zdejmijmy... A co tam musimy zrobić, żeby zdjąć wahacz poprzeczny przedni? Musimy wyjąć tuleję wahacza i możemy spokojnie wahacz poprzeczny zdjąć. Na ile, od razu uprzedzam, jak mówiłem, nie jestem asem od mechaniki samochodowej. Brońcie, Panie Boże, nie znam się na tym kompletnie. Jeżeli walnę jakąś głupotę, to nie łapcie się za twarz, nie róbcie facepalma, bo ja po prostu nie mam nic kompletnie wspólnego. Gadam to na mój chłopsko moskici rozum, więc tutaj cudów bym się na waszym miejscu osobiście nie spodziewał. Więc mogę na pewno jakąś głupotę walnąć, no ale no... No cóż, nie oczekujmy cudów. No i dobra, tutaj widzę, żeby ściągnąć teraz amortyzator i stabilizator, będziemy musieli opuścić samochód w dół. Byśmy mogli dostać się od strony opony, podejrzewam. Tak mi się wydaje osobiście. Mogę się mylić, ale mam nadzieję, że tak nie jest. Żeby tutaj zbytnio nie przedłużać. Czego mi strasznie brakuje, to jak mówiłem, jest... brak głębi tej gry. Czyli ona jest fajna na takie krótkie rozgrywki, ale na coś dłuższego już niestety... niespecjalnie. Szczególnie, że ten podkład muzyczny jest taki troszeczkę mnie osobiście denerwujący. Dodatkowo brakuje na przykład takiego trybu, że sami kupujemy jakieś auta, naprawiamy je, a następnie sprzedajemy z zyskiem. To byłby świetny pomysł, który był właśnie w Gearhead Garage. Sami musieliśmy rozumieć, co jest dane o tym nie tak, dlaczego jest tak tanie, dlaczego jest tak drogie. No, brakuje właśnie tej głębi, tego czegoś, co dalej by nas pchało do tej rozgrywki, bo na razie jestem po tych 4 godzinach gry i... Szczerze zaczynam czuć już znużenie, ponieważ wszystkie auta działają na tej samej zasadzie, mają te same silniki, różnią się tylko wyglądem zewnętrznym praktycznie w dużej mierze. No ale jeżeli patrząc na to z perspektywy gry za 20 zł, to prawdę powiedziawszy nie jest tak źle oczywiście, tak? No nie ma co oczekiwać tutaj cudów i jeżeli nikt nie oczekuje cudów i po prostu chce się nastawić na to, że będzie reperował auta, mimo że podwozie będzie praktycznie wszędzie takie same, no to jeżeli nastawia się na naprawę aut i chce się po prostu przy tym dobrze bawić, no to ja nie widzę w tym nic zdrożnego. Jest to jak najbardziej, jest to najbardziej okej. Okay. Jest to gra dobra, no dobra to może dużo powiedziane, ale między średnią a dobrą, ponieważ ma swoje fajne pomysły na siebie. Można przy niej posiedzieć, że ktoś lubi masterkować, na pewno spędzi bardzo miło ten czas i raczej nie powinien narzekać. No ale jakiejś większej, poważniejszej rozgrywki i rozrywki lepiej niech nie oczekuje. Dobra, wiecie co, nie będę tu się wtryniał, bo to wymaga grubszego kombinowania. To nie jest dobry moment na te kombinowanie. Wiecie, jak wygląda mniej więcej kończenie zleceń i tym podobnych rzeczy. Jeszcze jedną rzecz chciałbym wam pokazać. Żeby to zrobić, to jest akurat zły moment, ale zrobię tak, zrobię... Zestartuję naprawę i chciałem jeszcze wam pokazać ostatnią, jakby tu jąć, część tej gry, czyli jazdę próbną. Chyba tak to się nazywa, jazda chyba próbna. Zaraz sprawdzimy. Klikniemy na garaż, jazda testowa. O, jazda testowa. Dzięki niej możemy zaszaleć, ile dusza pragnie, na torze przypominającym jeden placyk jazdy dla szkół nauki jazdy. No i cóż, mamy listę kontrolną, przyspieszenie, czyli teraz przyspieszamy. Za chwilę będziemy hamować. Tutaj nie, tutaj jest przyspieszanie. Hamowanie jest zaraz. I problem jest taki, że... No te auta niespecjalnie między sobą się różnią. Raz miałem auto z silnikiem V8.
I nim faktem się jeździło inaczej niż tym, co teraz prowadzę, zwykłym autkiem kompaktowym, dobrze mówię, kompaktowym, no tam osobowym autkiem. Ale no, co tu dużo mówić, Colin McRae to nie jest. Zbyt wiele radochy z tego raczej nie odbierzemy. I albo mi się wydaje, albo to, jak dane auto jest uszkodzone, nie ma kompletnie żadnego wpływu na to, jak ono się sprawuje. Wszystkie auta, czy mają, nie wiem, nie mają w ogóle zawieszenia, czy też mają to zawieszenie dobrze zrobione, czy mają hamulce, czy nie mają hamulców, to wszystkie auta sprawują się identycznie, nieważne, czy są uszkodzone, czy nie są uszkodzone. To jest trochę szkoda, nawet żeby jakoś delikatne, subtelne były różnice, ale niestety, przynajmniej ja osobiście nie zdołałem wychwycić tego typu różnic. Więc jak mówiłem, gra naprawdę okej, ale w mojej opinii nic ponadto. Przyjemnie się gra, ale na dłuższą metę może szybko znudzić, ale w cenie 20 zł no to jest naprawdę całkiem okej pozycja. Jeszcze tak na sam koniec dodam, że mam dla was dwa zadania. Po pierwsze, jak sami wiecie, już od dłuższego czasu streamuję, więc nie zapomnijcie wejść na twitch.tv/moskitgps, gdzie ostatnio trwają live'y, bądź po prostu na jahajs.pl, gdzie jest nasza strona specjalna do streamowania. Tam nie tylko ja, ale także z kilkoma innymi osobami streamuję. Ostatnio właśnie między innymi Car Mechanic Simulator 2014, więc to jest dla was pierwsze zadanie, żebyście tam chodzili i oglądali live'y. Drugie zadanie jest takie, że ostatnio założyłem kanał na YouTubie, drugi kanał na YouTubie, czy ostatnio, jakiś czas temu, ale teraz będę go trochę bardziej propsował, bardziej w niego coś tam wkładał, jakieś tam, powiedzmy, że siły, jakieś prace, czyli Moskit GP2, który oficjalnie nazywa się Moskit Live, czyli tam będą trafiały wszystkie, od jakiegoś czasu teraz będą trafiały tam wszystkie jakieś tam miarę sensowne live'y, które prowadziłem w ostatnim czasie. Znajdują się tam aktualnie 3 live'y z Car Mechanic Simulator, 3 lub 4 filmiki z DayZ Epoch i będzie pewno tego o wiele więcej. A tymczasem na tym naszym głównym YouTube'owym kanale chciałbym się właśnie skupić na tych takich bardziej dopracowanych, z napracowaniem materiałach, takich jak mam nadzieję będzie ten. I mam nadzieję, że wam się on spodobał. Jeżeli wam się spodobał, to podzielcie się fapką, jak to woli, łapką w górę. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tego typu prezentacji gier i czy wam się podobało, czy właśnie się, co wam się na przykład nie podobało. Będę wam za to naprawdę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. No i cóż, moi drodzy, ja byłem Moskit, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do następnego zobaczenia i usłyszenia. Pa, pa!